Stowarzyszenie Mieszkańców Bielawy Bielawa Plus było organizatorem pierwszego bielawskiego rajdu Nordic Walking. Przy domu działkowca obok góry parkowej spotkali się amatorzy chodzenia z dwoma kijkami. Bardzo młode stowarzyszenie, liczące zaledwie 3 miesiące, Stowarzyszenie Mieszkańców Bielawy Bielawa Plus organizuje dzisiaj pierwszy rajd Nordic Walking. To jest rajd, który będziemy powtarzać cyklicznie. Dzisiaj mamy pogodę piękną, jakby zamówioną specjalnie na to wydarzenie. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie nas tutaj coraz więcej chodzić z kijkami, bo to zdrowy, dobry sport, to też integracja, no i przede wszystkim fajna zabawa. W parkach, na ulicach, ścieżkach, w górach coraz częściej możemy spotkać osoby uprawiające Nordic Walking. Dyscyplina ta ma prawie 100 lat, jednak w Polsce od niedawna obserwujemy wzrost zainteresowania nią. Zachęcam wszystkich do chodzenia z kijami, czyli tak zwanego Nordic Walking. Jest to piękna sprawa. Chodzenie przy prawidłowym chodzeniu pracuje aż 90% mięśni, pod warunkiem, że chodzimy prawidłowo. Odciążamy stawy, pracują mięśnie, które przy normalnym chodzie nie są uruchamiane. A więc no naprawdę duży plus dla chodzenia z kijami. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę dołączyć do aktywnej grupy Stowarzyszenia Mieszkańców Bielawy Bielawa Plus, to serdecznie zapraszamy. W porównaniu do zwyczajnego marszu, Nordic Walking angażuje stosowanie siły do kijków z obu stron. Dlatego osoby uprawiające ten sport w większym zakresie, choć mniej intensywnie, angażują mięśnie ciała. Systematycznie uprawiać, powiedzmy, no trzy razy, minimum trzy razy w tygodniu, żeby były jakieś efekty. Prawda? I to nie musimy się katować, wystarczy 1,5 godziny dziennie takiego spokojnego marszu. No oczywiście później z biegiem większych umiejętności, z biegiem czasu możemy sobie trasę zwiększać i możemy zwiększać tempo, prawda? Rajd miał charakter rekreacyjny, a jego celem była przede wszystkim integracja mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Dzisiejsza trasa usytuowana jest wokół góry parkowej i Węgrzyna. Jest to bardzo malownicza trasa, tym bardziej w tym czasie, kiedy liście zmieniają barwy. I trasa jest w zasadzie dla wszystkich, bo jest bardzo łatwa, nie ma ostrych podejść czy zejść, także praktycznie większość trasy jest po równym terenie. Podczas wędrówki po 8-kilometrowej trasie można było się i zrelaksować, a także zmęczyć. Na wszystkich uczestników czekały okolicznościowe znaczki i kiełbaski.